Na początku XX wieku najważniejszą pochodną ropy była nafta, która potrzebna była do oświetlania ulic i domostw. Gwałtowny rozwój motoryzacji i lotnictwa sprawił, że najważniejsza stała się benzyna, paliwo odrzutowe oraz diesel. Po II wojnie światowej ropa naftowa staje się zdecydowanie najważniejszym surowcem na całym świecie. W krajach zachodnich powstają pierwsze sieci autostrad a transport towarów po kontynencie praktycznie w całości rozprowadzany jest za pomocą ciężarówek. Samochód przestał być symbolem zamożności i stał się dostępny również dla rodzin o niższym dochodzie. Duża dostępność ropy i produktów ropopochodnych od lat 30. po początek 70., oraz wysoka wartość opałowa i brak ciekłych odpadów po spaleniu sprawiły, że ropa zaczęła wypierać także węgiel z energetyki i ciepłownictwa w krajach wysoko rozwiniętych. W USA wyparcie węgla odnotowano tuż przed 1950 rokiem. W Europie Zachodniej i Japonii proces ten trwał od lat 50. do 70. Dla przykładu w Europie Zachodniej udział węgla spadł z 77% w 1950 roku do 27% w 1970. Analogicznie udział ropy wzrósł z 14% do 56%. Jeszcze większy wzrost udziału ropy odnotowano w Japonii z 5% w 1950 roku do 70% w 1970. Szalejący popyt na ropę i zwiększający się zasięg zastosowań sprawiły, że większość państw zachodu nie była w stanie pokryć zapotrzebowania z własnych zasobów. To uruchomiło międzynarodowy handel ropą, a rynek naftowy uzyskał charakter globalny. W 1965 roku jedynie 40% światowego wydobycia ropy szło na zapotrzebowanie własne, a 60% szło na eksport. Coraz większa część ropy była wydobywana w krajach trzeciego świata. W znacznej większości wydobywały ją zachodnie korporacje jak Shell czy British Petroleum. Kraje jak Katar, Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie nie posiadały know-how, jak ropę wydobywać, a następnie przechowywać i transportować. Ekonomiczne aspekty wydobycia miały z reguły charakter wyzysku neokolonialnego. W latach 1950-1960 średnia cena za baryłkę ropy wynosiła około 3 dolarów. Niska cena surowca doprowadziła do ogromnego rozwoju gospodarczego świata zachodu. W Niemczech mieliśmy do czynienia z niemieckim cudem gospodarczym. Wydobycie ropy nie przynosiło jednak znaczących dochodów w krajach, w których była wydobywana przez zachodnie korporacje naftowe. Chcąc poprawić swoją sytuację ekonomiczną oraz widząc jak wielki wpływ na rozwój świata ma ropa naftowa, pięć czołowych krajów naftowych 14 września 1960 roku powołało na konferencji w Bagdadzie organizację krajów eksportującą ropę naftową. Międzynarodowy skrót OPEC. Pięć państw założycielskich to Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kuwait i Wenezuela. Obecnie organizacja liczy 13 państw członkowskich. Do założycielskiej piątki dołączyły Algieria, Angola, Gabon, Gwina Równikowa, Kongo, Libia, Nigeria i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Byli członkowie OPEC to Ekwador, Indonezja i Katar. W latach 60. i 70. udział OPEC w światowym eksporcie ropy osiągnął 85%. Z początku organizacja koncentrowała się na zmianie podziału zysków z wydobycia między krajami właścicielami złóż, a zachodnimi korporacjami z pół na pół do 70-30%. OPEC osiągnął w ten sposób znaczny wzrost wysokości podatków płaconych przez zagraniczne firmy wydobywcze do budżetów państw członkowskich. Pomimo tego ceny ropy na rynkach światowych spadły z rokiem 1970 do poziomu 2 dolarów za baryłkę. Cena około 3 dolarów utrzymywała się jeszcze w latach 71-73. System z Bretton Woods to system walutowy, który stworzył podstawy międzynarodowej wymiany walut. Był pierwszym w pełni negocjowalnym systemem kierowanym przez rządy państw. System nakładał na każde państwo obowiązek stosowania polityki monetarnej, której celem było utrzymanie kursów wymiany walut w jednoprocentowym przedziale wahań. Teoretycznie wszystkie kursy walut miały być oparte na parytecie złota, lecz w praktyce były one podpięte pod dominującego na rynku dolara amerykańskiego, który wymienialny był na złoto. W odcinku o wielkim kryzysie mówiłem o zniesieniu wymienialności dolara na złoto dla obywateli USA. W celu zachowania rezerw złota w skarbcach. Dolar wciąż jednak mógł być wymienialny na złoto przez resztę świata. 15 sierpnia 1971 roku Stany Zjednoczone zawiesiły całkowicie wymienialność dolara na złoto. W porozumieniu waszyngtońskim z grudnia 1971 część krajów ustaliła nowe parytety swoich walut, inne oparły je na dolarze amerykańskim. Ostatecznie system z Bretton Woods załamał się w 1973 roku. Po dewaluacji dolara i wprowadzeniu kursu płynnego, nastąpił koniec tzw. realnej gospodarki i świat przeszedł do gospodarki polegającej na kreacji pieniądza. Załamanie systemu spowodowało spadek wartości dolara, który był walutą międzynarodową, i rozliczano się nim podczas transakcji sprzedaży kupna ropy naftowej. W następstwie czego zyski państw eksportujących ropę zaczęły spadać. W latach 1965-1975 mieliśmy do czynienia z chwilowym ochłodzeniem klimatu. Średnia globalna temperatura wyraźnie spadła względem lat 40. i 50. Na całym świecie wzrosło zapotrzebowanie na zapasy ropy naftowej i gazu ziemnego. Na przełomie lat 60. i 70. produkcja ropy ledwo pokrywała światowe zapotrzebowanie. Ta niepewna sytuacja osiągnęła stadium kryzysu w momencie wybuchu wojny izraelsko-arabskiej. 17. by John Chancellor. Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today. 6 października 1973 roku wojska arabskie niespodziewanie napadły na Izrael w dniu żydowskiego święta Yom Kippur, czyli Dzień Pojednania. Stronę arabską reprezentowała znaczna większość państw świata arabskiego. Byli oni wspierani przez wojska ZSRR. Izrael wspierany był przez USA. 17 października arabskie państwa OPEC pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej potępiły amerykańską pomoc wojskową udzieloną Izraelowi i ogłosiły zmniejszenie wydobycia ropy naftowej o 5% grożąc wprowadzeniem embarga. Równocześnie podniesiono cenę ropy o 17% do poziomu 3,65 dolara za baryłkę. 20 października Arabia Saudyjska ogłosiła embargo na dostawy ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych. Trzy dni później embargo rozszerzono o państwa Europy Zachodniej. Cena ropy skoczyła o 229% z poziomu 3,65 za baryłkę do ceny 12 dolarów, co jest ekwiwalentem 79 dzisiejszych dolarów czyli podobny poziom cenowy do dzisiejszego, na który nikt wtedy nie był przygotowany. Restrykcje w dostawach ropy naftowej były celnym uderzeniem w gospodarki państw zachodnich, które uzależnione były od ropy naftowej. Sparaliżowane było życie zarówno gospodarcze, jak i społeczne. Na stacjach benzynowych brakowało paliw. Do dystrybutorów ustawiały się wielogodzinne kolejki aut z nadzieją, że uda się zatankować pojazd. Państwa Zachodu nie były przygotowane na taki scenariusz, nie posiadały wystarczających zapasów ropy, by przetrwać nagłe embargo ze strony arabskich państw OPEC. Wywołany kryzys naftowy trwał aż do 1975 roku. Dopiero wtedy sytuacja na rynku surowcowym zaczęła się stabilizować. Kryzys naftowy spowodował zmianę w sposobie myślenia na temat surowców i uzależnienia od nich w całym świecie zachodu. Pod wpływem pierwszego kryzysu naftowego w USA oraz Francji przyspieszono realizację programów rozwoju energetyki jądrowej. W krajach zachodnich zaczęto szukać nowych złóż ropy, co doprowadziło do odkrycia złóż na Morzu Północnym należących do Norwegii i Wielkiej Brytanii, co znacznie zmniejszyło uzależnienie państw zachodniej Europy od państw OPEC. Zaczęto wprowadzać pierwsze programy energooszczędne. Promowana zaczęła być niskoemisyjna technologia od wyposażenia domostw RTV AGD po samochody. W 1974 roku utworzona została Międzynarodowa Agencja Energii, której celem jest wszechstronna współpraca energetyczna pomiędzy krajami członkowskimi, by na przyszłość uniknąć kryzysów energetyczno-surowcowych. Zależność państw zachodu od OPEC utrzymywała się do końca lat 70. na poziomie 70% i spadła do 55% w połowie lat 80.. Z początku, będąc pod parasolem ZSRR, Polska chroniona była przed skokami cen ropy. Stałe ceny surowców obowiązywały w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, które ustalały cenę wydobywaną z terenów ZSRR na 5 lat do przodu. Pomimo izolacji Polski od gospodarki światowej, kryzys naftowy dotarł do naszego kraju na początku lat 80. i był jedną z przyczyn załamania gospodarczego które doprowadziło do strajków Solidarności i wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku. 7 stycznia 1978 roku wybuchła Irańska Rewolucja Islamska, która rok później doprowadziła do obalenia szacha Mohameda Rezy Palawiego i przekształcenia Iranu z monarchii konstytucyjnej w Republikę Islamską. Wywołało to chaos i kryzys gospodarczy w całym kraju oraz drastyczne obniżenia wydobycia i eksportu ropy. Równocześnie państwa OPEC postanowiły na podwyższenie cen surowca. Cena ropy w 1981 roku osiągnęła poziom 35 dolarów za baryłkę, co daje około 115 dzisiejszych dolarów. Taka sama kwota w 1973 roku, czyli zaledwie 8 lat wcześniej, dawała 235 dzisiejszych dolarów. Widać efekt osłabienia dolara po odejściu od parytetu złota i kryzysie w latach 70. Dodatkowy niepokój na rynek surowców wniósł atak ZSRR na Afganistan. Z początku wydawało się pewne, że Rosjanie zajmą Afganistan i będą próbować wywierać wpływ na wszystkie państwa regionu, ustanawiając tam swoje marionetkowe rządy w tym kraje OPEC wydobywające ropę. Wojna ZSRR z Afganistanem okazała się jednak kompletną porażką i gwoździem do trumny Związku Radzieckiego oraz całego układu warszawskiego. Widać analogię do czasów współczesnych, gdy z początku wydawało się, że Rosja zajmie Ukrainę w kilka dni, a potem będzie próbować wywierać wpływ lub nawet atakować kraje bałtyckie lub Polskę. Dlatego warto uczyć się historii, bo lubi się ona powtarzać. A być może okaże się, że wojna z Ukrainą będzie gwoździem do trumny Putina i jego ludzi, tak samo jak nieco ponad 30 lat wcześniej w Afganistanie dla ZSRR. Drugi kryzys naftowy nie zaszkodził w większym stopniu przygotowanym państwom Zachodu. Wysokie ceny ropy ograniczyły jej popyt oraz uczyniły bardziej opłacalną w wydobyciu poza państwami OPEC, np. we wspomnianym wcześniej rejonie Morza Północnego. Kraje OPEC zmuszone były obniżyć wydobycie ropy niemal o połowę. Z 1,5 miliarda ton w drugiej połowie lat 70. do 750 milionów ton w roku 1985. Udział w światowym wydobyciu organizacji spadł z 50 do 30%. Spadek popytu i inflacja dolara doprowadziły do gwałtownych spadków przychodów państw OPEC z eksportu ropy. W swoim piku w 1980 roku było to 280 miliardów dolarów. W 1986 już tylko 80 miliardów dolarów. W OPEC zaczęły się pierwsze kłótnie i podziały. Część państw członkowskich zrozumiała, że na ciągłym wojowaniu z Zachodem tylko stracą. Przyszłość energetyki to z całą pewnością zielona i bezemisyjna energia. Według badań Shell'a do 2060 roku 40% globalnej energetyki stanowić będą odnawialne źródła energii, takie jak słońce, wiatr i rzeki. Będzie tak nie tylko ze względu na środowisko, ale przede wszystkim był uniezależnić Zachód od ropy państw OPEC i uniknąć kolejnych sporów o surowce naturalne. Dziękuję za obejrzenie do końca. Jeśli podobał Ci się ten film, daj mi znać, dając łapkę w górę, lub napisz w komentarzu. Wciąż rozwijam kanał i wasz feedback jest mi niezbędny. Ten film powstał na prośbę widzów, którzy chcielibym poruszył temat kryzysu naftowego z lat 70. Zapraszam również na mojego Instagrama. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.